Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na kanale Jagovlog. Dzisiaj przejdziemy się z Sendą. To jest 80 na Air Salu. Wydech tam jest bodajże SCR Corsę. Troszeczkę to słychać, wiecie? Ale jest głośna. Franca jedna. Mój synek jest, wiecie co, jestem zadowolony, jest taki kulturalny. Nie jedze się tak bez potrzeby, a tutaj jak mu dacie gazu, to słychać normalnie. Pół wsi możecie obudzić. Ale zapachnie ładnie z myjni, kurde wele. Ale powiem wam, ona ma z tyłu to światło, to jest takie akcesoryjne w sobie. To nie jest tam jakieś bajeranckie jak moje. Ładnie wygląda z tyłu. Kieruneczek. Ale kopci, ja pierdzielę, takim strasznie śmierdzącym. Nie wiem, to jest miksel to rana, ale normalnie daje z tym rodem takim. Nie to co ja na i połku tu z kaweczce ładnie pachnie za mną. O, nadjeżdża szatan. Jedzie to. Ale strasznie jest głośny, wiecie? W końcu Senda. Słychać normalnie dwusów chłopci, dwusów czaci, dwusów nigdy się nie zdradzi, co nie, jak to się mówi. Nie no, do czego to doszło, żebym ja z Sendami musiał Simpsonem jeździć? Nie no, tak już całkiem poważnie, ja tam do Send nic nie mam osobiście. Szanuję te sprzęty, bo nie są złe, wiecie? Na pierwsze moto czy coś, uważam, że są w porządeczku. Ale go słychać, jak on jedzie koło mnie, to ja nie słyszę co ja gadam. Normalnie. A co zrobisz? No tak to już w życiu bywa, prawda? Ale go słychać, zniesie normalnie po tej wsi. Nie, no jest, ale pogoda luks dzisiaj, powiem wam mordeczki, że było dzień 22 stopnie. A przypominam, że jest dzisiaj ostatni dzień marca. Więc jest naprawdę... Gdzie jedziemy? Prawo, lewo. Uprowadź! Tak jak ty chcesz, ja mogę wszędzie. Bandyto! Uciekamy mu! O i tak jedzie ziomalek. Ja no powiem wam, że naprawdę jak na wieczór mam spodnie, a z dziurami w kolanach. Wiecie jak jest, bida w domu i tak dalej. To naprawdę jest gejcior. Gdzie ten dawca? Jedzie. Kompójnie przede mną jechać, a nie za mną. Tu! Nie mamy jak Sonic! To jest maszyna, nie tam jakieś sędziny, prawda? Ciśniemy pod góreczkę, zaraz zobaczymy, gdzie nas doprowadzi ta podróż. Nie no, mordeczko jest naprawdę zarąbiście ciepło, aż chcesz czegoś tak wiecie, to śmigać. Prowadź! Jechaj! McDonald's? Co? McDonald's? Może być. Szybcy, wściekli, krzywuko dodam teraz! Nie, naprawdę, fajnie, z ludziską trzeba korzystać, jak jest tak ciepło, co nie? Bo gdzieś ostatnio w szpitalu jakaś tam pani słyszałem, że mówiła, że ma padać. No tak. Młode nie chcą dawać, stare nie chcą zdychać, no po staremu. Jedzie dawca. Ale go słychać? Głośny jest Franca, głośny, ale co zrobić? O, ten bandyta, puścił gaz i sprzęgła nie trzyma. Zniszczy, zamorduje dwusuwa bidnego. W piździa, a ja... Napiszcie mu tam w komentarzach, że tak nie wolno, bo on chyba jeszcze o tym nie wie. Jedziemy sobie klasycznie, wiecie, na maka. Nie, no ja nie daję tak po garach. Jest ona głośny. Ja wiem, że Simek by go na pewno opierdzielił ludziska. Jeżeli będzie na tą Sendę, jak Simek będzie tartać, na pewno pościgamy. No ale teraz nie chcę dawać po garkach, no bo wiecie, no jest na dotarcie, więc no, pasuje to tak w miarę, no czasem mu dam, ale nie chcę, no po prostu nie chcę jeździć tak, wiecie, do spodu cały czas, no bo się, nie naprze mi się maszyna po prostu, co nie? Słychać to normalnie. To jest ciul głośno, naprawdę, jak na taką 50, to na 70 w sumie, to będzie robiło robotę, co nie? No widać jak to jedzie. Jechać. Oj, tak blisko, nie? Zarąbiście, strasznie się fajnie jeździ, przyjemnie tak jest, wiecie, co nie? Bo jest ciepło. Gdzie jest nasz dawca? Jedzie, dzielnie walczy. Powiem wam szczerze, że myślałem, że Simek będzie głośniejszy, co nie? No ale to jest kwestia wydechu. Kiedyś jak mi się ten znudzi, to się go opnie, co nie? A kupisz coś takiego, żeby się darło. Bo z jednej strony ja to lubię, to jest takie wkurzające trochę. A bo w sumie ten wydech bym sobie po prostu zostawił, co nie? A nie sprzedawał, jak jest git. Bo on jest taki naprawdę kulturalny, powiem wam. Ani się nie drze, ani nic. Z Simkiem, niestety no nie mogę się z nim ścigać, no bo on ma sprzęt dotarty i tak dalej, już trochę go ma, a ja muszę sobie oszczędzać, hej! Nie, no po prostu wiecie, no ja chcę go teraz porządnie dotrzeć, żeby potem móc ścigać, robić jakieś większe trasy i tak dalej, i żeby to było, wiecie, no wszystko bez obaw, co nie? Ale powiem szczerze, naprawdę, jak przy nim jadę koło niego, to mojego Simka w ogóle nie słyszę, tak w ogóle. Tu w sumie może stać. Co? Tu w sumie może stać, tak legalnie. Legalnie nie może. Może McDonalda ma na McDrive'ie. Co jak go potem weźmiesz? No nie wiem. To nie, na skuterze to chłopiem się nie cykał. Na skuterzem, no to wiem, no ale jestem teraz Simpsonem. No z skuterem to lightowo. Ale tak to wiesz. Biedronka coś gotowego można wziąć. No bo co innego zrobimy? Jakieś kepsika czy coś, burgerka. Może na Orlenie burgera. Nie, dobra, są z Orlenu. To hot doga sobie zjesz. Nie chcę takich, fu. Nie mam karty na punkt nawet, tak to Cezar mówi. Nie, no ale może do tego, do Biedronki, jakiegoś wafelka, coś się weźmie, jakieś ciastko. Cieli się! Dobra mordeczki, idziemy się dalej przejechać. Bieram rękawiczki, to jest stunter. Bieram rękawiczki, pędzimy, zobaczymy co się dzieje w naszym byczym mieście. Chipsy zjedliśmy, Orlen odwiedzony, potrzeby fizjologiczne zostały spełnione. Można jechać dalej. Muszę sobie kurtkę zapiąć, bo czuję, że mi zimnym wieje. Podniosło! Dobra, jedziemy. Zaraz nas dawca pewnie weźmie, wyprzedzi. O to chodzi, ja się tam dzisiaj nie śpieszę, dzisiaj jest. No i powiem wam szczerze, że kurde bele, już się chłodno robię, bo w kolanka czuję. Potem będę pewnie wracał przez te drogi koło pól, to mi będzie pewnie chłodno. A to no wyjdzie w praniu. Oj tak, moi drodzy, fajnie taki luźny motovlog wyszedł ze śmigania wieczorkiem. Czasem takie motovlogi są bardzo fajne i przyjemnie się ogląda, moim zdaniem, wiecie? Głośne to normalnie demon. O, coś tam luz chyba wrzucił. Ja pamiętam na tym rondzie, właśnie w tym miejscu kiedyś, jak miałem DT, rozpędziłem się ziemeczkiem na Rieu i tak sobie leciałem, że moi drodzy wbiłem, znaczy tak zdredukowałem, że tylnie koło zblokowałem i pamiętam tak się stykałem wtedy, ale tak się jarałem, że młody te sprawy. Były czasy, były. Jezu, jakie to jest głośne. Boże święty, ale co zrobić? Czasem tak też trzeba pośmigać, prawda? No chyba. Police Eye spotkaliśmy, Funfelo pojechał, ale no. Co zrobić? Wszystko jest legalne, więc można sobie śmigać na spokojnie, bez obaw. Nawet się nie ruszyli. Nie ma policji. No to no, w telefonach siedzieli, nawet się nie ruszyli. O. To co, garaż? No, nie w prawo, potem jeszcze i... To dawaj. Czy jeżeli Simpson byłby dotarty, to by opierdzielił tą SENDę, 80 na Air Salu. Ja mówię, żeby opierdzieli to bez problemu większego. To mówię, no musiał być dotarty, bo teraz to nawet sprawdzać nie chcę. Gdzie pędzimy? Małe. Haha, głośne! Głośna ta sędzina w mordę jeża. No tu też cieplej, po kolanach tu jest cieplej. Nie no, fajny taki luźny motovlog dzisiaj wyszedł. Podoba mi się taki, bo pewnie się to będzie bardzo przyjemnie oglądało. Jedyne co, to zaraz będziemy musieli jakąś miniaturkę ogarnąć, którą wy zresztą widzicie. Brawo! Białczyk, brawo! No teraz pewnie będziemy mordeczki w ciul ciemno, więc musimy chyba zakończyć, zrobić cięcie w tym momencie i widzimy się zaraz. Yo! Ej, tu jest fajnie, tu jest cieplutko, po kolanach czuję, że jest git pogoda, wiecie? O i tak, moi drodzy, dzisiaj, jak przedtem żeśmy krakali, że w ogóle policji nie możemy spotkać, to teraz co chwilę ich widzimy. I z jednej, i z drugiej strony jeżdżą. Oj tak, moi drodzy. Więc cóż no, myślę, że temu to vlog dobiegał powoli końca. Jeżeli się wam podobało takie rzeczy jak sendą, ze śmiganiem, zostawcie coś po sobie, komentarz, lajka. No i cóż, widzimy się niebawem na kanale Jagovlog w kolejnym odcinku. Siemaneczko, yo, ciao, ciao!